Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje. Aż to czuć w powietrzu. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Na ekranach widzimy teraz skład Pogoni Szczecin. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Historia Pogoni to historia wzlotów i upadków, ale szczęśliwie po każdym z nich klub podnosił się i wracał do życia. W czasach dzikiego kapitalizmu kilkukrotnie zmieniała się struktura i właściciele. Był epizod Piotrkowi. Pamiątką w klubowej historii są przedziwne rekordy, na przykład mecz z 2006 roku, w którym zagrało 10 Brazylijczyków i Słowak. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Jest za linią obrony, uwaga! Nie ma bramki! Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Nie, błąd. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Ryzykownie, ale skutecznie. Świetnie, może być okazja. Rykoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Daleko dogrywa w pole karne. Brawa teraz za tę interwencję. Dobre wejście. Wygrywa tę piłkę. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Podanie dociera do Wolskiego. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Będzie strzał. Uwaga! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Na tej powtórce widać, jak dobrze wykonana była ta akcja. Nie ulega presji. Znajduje miejsce mimo starań obrony i strzela piękną bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0.
Wolski. Podanie dociera do Wolskiego. Widzowie czekają na strzał. Broni. Dobrze. Teraz z rogu na 11 metr. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Wolski! No, dobra, to była obrona. Piłka znowu wyszła za linię końcową. Rzut rożny. A 11 metr z rogu. Wspaniale, wspaniale, teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Tak się powinno stopować ataki rywala. Aleksander Gorgon. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Oj, za chwilę możemy zobaczyć czerwień. Przepisy są w takich przypadkach jasne. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. Uniemożliwia strzał. Gol dla Pogoni. Szczecinianie wyrównują, ależ teraz pokazali charakter i determinację. Znowu wszystko jest możliwe. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Mamy remis. 1-1. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Kłopot z rozegraniem. Grosicki. Aleksander Gorgon. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Wciąż może być ciekawie. Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. A zatem mamy wynik 2-1. Rafał Wolski. A więc już wiadomo, jeszcze 2 minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. No i...
Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Aleksander Gorgoń traci posiadanie piłki Pogoń. Okazja! Nie zepsuć tego! Nie ma! Pokazał teraz klasę! No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji, to jeszcze ten gol do szat. Przerwimy, bo jest groźna akcja. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. No i zmiana posiadania piłki. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. A teraz, uwaga, zagrożenie nie minęło. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Pech. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Mamy więc 3-1. Sędzia przyznaje aut dla portowców. Odzyskują teraz piłkę. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Ryzykownie, ale skutecznie. Aleksander Gorgoń. Ponownie strata Pogoni. Muszą się skupić. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Aj, piękna to była parada. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Na 11 metr z rogu wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ależ teraz będzie okazja. To nie koniec. Groźnie było. Dobra interwencja. Piłkę przejmują rywale.
To musi być bramka! Ależ to była sytuacja strzelecka! Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Do końca meczu już tylko minuta plus to, o co doliczy sędzia. Teraz okazja przed nim. Czy przerzuci bramkarza? No nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Mamy końcowy gwizdek, ale mamy też gwizdy na trybunach. Kibice są wyraźnie niezadowoleni z wyniku i chyba część winy.